Cześć, witajcie, Robert Milczarek, seans psychologiczny, czyli projekt edukacji poprzez sztukę filmową, a dzisiaj moim gościem jest były piłkarz i reprezentant Polski Tomek Łapiński. Ktoś może się zastanawiać, co piłkarz robi w programie dotyczącym związków psychologii i kina. A jest to możliwe, dlatego że po karierze piłkarskiej można napisać książkę, po karierze piłkarskiej można zrobić studia fotograficzne i filmowe. I w takim kontekście związków kina, psychologii i twórczości chcę dzisiaj Wam trochę bliżej przedstawić Tomka Łapińskiego. Cześć Tomek. Witam, cześć. No właśnie, przed nami książka Twoja wydana w marcu tego roku i debiut pisarski. A wcześniej długie, długie lata kariery sportowej. Jaka jest droga od bycia piłkarzem do bycia twórcą? Bardzo długa, bardzo długa. To nie ulega wątpliwości. Ja u mnie praktycznie od tego momentu zakończenia gry, zejścia z boiska, praktycznie wyjścia z szatni, do dzisiaj, no to już jest o ponad 15 lat. Nawet podejrzewam, że chyba więcej. Ten moment taki właśnie tuż po tej decyzji, że dobra, koniec, zakończyłem grę, skończyłem bieganie z piłką po boisku, no to też jest taki naprawdę, no wydaje się, trudny, tak? Trudny, trudny niezależnie od sytuacji, w jakiej piłkarz kończy, tak? No, karierę można w różnoraki sposób kończyć, można nie wiem, zakończyć po x tam występach w ekstraklasie, po x występach w reprezentacji, można być spełniony, można być niespełniony. Jakby tutaj to jest bardzo indywidualna sprawa, ale to myślę chyba bez względu na wszystko, to nigdy to nie jest łatwe. Tak zmienia się cały sposób, cały świat się zmienia, cały plan dnia się zmienia, fizyczność się zmienia, to jest też ciekawe przecież. Tak naprawdę no, serce, organizm jest przyzwyczajony do codziennego wysiłku, tak raptem on się urywa. Już nawet pomijając aspekt psychologiczny, aspekt fizjologiczny jest też mocno wpływający na każdego z piłkarzy. To jest dosyć no, szeroki temat, rozumiem, że tak w dwóch zdaniach od razu tego nie naświetlę na pewno. No tak, ale zasygnalizowałeś, ja to tak odebrałem, to, że to jest w pewnym sensie szok i radykalna zmiana w życiu byłego sportowca, które kręciło się wokół treningu, regeneracji, meczu, przygotowania się, wyniku, czyli zwycięstwa, tudzież porażki, radzenia sobie z tym. Kończy się kariera, no i przychodzi wielki pytajnik, co dalej, tak? Przecież nie od razu zostałeś pisarzem, nie od razu zostałeś absolwentem szkoły filmowej i fotograficznej. Dokładnie. Jakie kroki się na to złożyły? Takim pierwszym podstawowym też jeszcze pytaniem, które trzeba sobie zadać w tym trudnym momencie, to jest aspekt ekonomiczny, bo to jest jakby, no, patrząc według piramidy, jakby no to no, podstawową rzeczą to jest zapewnienie sobie jakiegoś bezpieczeństwa, tak finansowego w tym przypadku też, jakby takiego egzystencjalnego. I tu jest to też jest dosyć ważny, wydaje mi się, taki aspekt, który wpływa właśnie na tą decyzyjność, na kierunek, w którym się gdzieś tam piłkarze udają po przejściu tej rzeki, tak? I jeżeli ta sytuacja finansowa jest w miarę okej, tak? To są możliwości, powiedzmy, rozglądania się w kierunkach takich, które pozwalają w swobodny sposób, tak obierać kierunki. Natomiast no, bardzo często jest tak, że tym pierwszym, takim najważniejszym argumentem to jest argument finansowy. Dobra, skończyłem grać, pieniędzy za dużo w kieszeni nie ma, więc w pierwszej kolejności muszę zatroszczyć się o to, żeby zapewnić byt rodzinie, sobie, żeby te finanse pozwoliły jakoś funkcjonować w tym dalszym życiu, co wbrew pozorom, mimo tych takiego stereotypowego spojrzenia na piłkę, wcale to przejście pod kątem tym ekonomicznym wcale łatwe nie jest. Wbrew pozorom piłkarze, mówi się, że bardzo dużo zarabiają, natomiast żyją też w sposób raczej taki, który nie powoduje, że odkładają na przyszłość. I ten moment po karierze zawsze praktycznie rok, dwa, trzy, cztery po skończeniu piłkarze zderzają się z rzeczywistością ekonomiczno-finansową. I wtedy, no wiadomo, schodzą często na dalszy plan wszystkie takie pochylenia się, wszystkie nawet chęci czasami pójścia w jakimś tam kierunku, natomiast jakby ta proza życia zmusza ich do pójścia w kierunku po prostu takim finansowym, ekonomicznym, po to w takim kierunku, który daje jakby no,
zarobek, tak, najprostszy. No, wyobrażam sobie, że trudno myśleć o jakichś potrzebach wyższych, jeżeli nie ma się z tyłu głowy spokoju związanego z zabezpieczeniem rodziny. Ja to w pełni rozumiem i znamy przypadki wielu zawodników polskich, zagranicznych, którzy sobie z tym szokiem zakończenia kariery nie poradzili. Poszli w zupełnie przeciwną stronę w stosunku do tego, jak się twoje losy potoczyły, a jednak twoje no, toczą się w taki sposób, który umożliwia pojawienie się tej ścieżki zupełnie nowej, tak, w swoim życiu. Tak, ale ja też przechodziłem ten pierwszy taki czas po tej decyzji, że kończę z grą. To też ja parę ładnych lat się rozglądałem. Tak? Ja na szczęście dla mnie nie miałem takiego uparcia właśnie, żeby na szybko, na już znaleźć sobie dopływ gotówki, tak, żeby zarabiać finanse. Ja miałem ten komfort, że po prostu miałem więcej czasu na to, żeby sobie spokojnie rozejrzeć się wokół, podotykać palcem paru różnych rzeczy. I już, wiadomo, że piłkarz zawsze skupia się, wie wszystko o piłce, tak? Może nie wszystko, ale dużo wie o piłce, tak? Całe życie poświęcił na grę, na studiowanie, na przyglądanie się temu, więc jakby siłą rzeczy w tym mówimy o sytuacji, kiedy jest zmuszony zarabiać, więc zawsze będzie szukał jakby najbliżej tego tematu, który zna, więc dziwnego, że mnóstwo piłkarzy zmierza w kierunku trenerskim, w kierunku jakiejś tam asystentury, powiedzmy, ale takim mocno zbliżonym z dyscypliną, którą uprawiał, więc jakby to jest oczywiste, tak? Natomiast no ja kończyłem akurat troszkę inaczej, tak? Kończyłem też grę trochę taki, no, powiedzmy, z takim spojrzeniem na piłkę niezbyt przyjemny, tak? Jakby wiedząc, jak to środowisko funkcjonuje, jak tam wiele rzeczy często się dzieje, więc uznałem, że nie muszę jakby za wszelką cenę już szukać pieniędzy, dopływów, czegokolwiek takiego, który to by mi zabezpieczyło byt, więc uznałem, że spróbuję się odsunąć od piłki. Nabrać dystansu, spróbuję się odsunąć, spróbuję dotknąć paru rzeczy, które mnie też zawsze bardzo mocno interesowały, a których nigdy nie miałem czasu, żeby się bliżej im przyjrzeć. I już, i tak zrobiłem, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Zacząłem się gdzieś tam rozglądać wokół przez pierwsze parę lat. To był raczej taki kierunek ku fotografii. Najpierw gdzieś tam te wszystkie portale takie, kiedyś PL Foto i wszystkie takie internetowe sajty, których można było się podzielić jakby swoimi dokonaniami fotograficznymi. Gdzieś tam się przebijałem też przez kilka One Photo, był taki, na którym się najbardziej kiedyś udzielałem. Gdzieś tam konto pewnie jeszcze wisi. Osiołek nie mylić z mułem, taki pamiętam to, jak dzisiaj w ogóle wymyśliłem. Natomiast później no, poszedłem dalej, chciałem też gdzieś tam jakoś ten kontakt z fotografią internetową, no, pokazał mi, że to nie jest najlepsza chyba droga, żeby się rozwijać, bo to jest no, zbyt dużo takiego spojrzenia totalnie amatorskiego, trochę takiego powiedzmy nieprofesjonalnego, więc uznałem, że spróbuję gdzieś tam zbliżyć się do tego tematu poprzez szkołę fotograficzną. Wylądowałem właśnie pod skrzydłami Pana Świętej Pamięci już Pana Mariana Schmidta. I tam spędziłem parę ładnych lat jakby studiując fotografię, przyglądając się. Popchnęła mnie moje zainteresowanie, popchnęło mnie w kierunku takiego street photo. Mały aparat, trochę takie stricte reporterka powiedzmy, chociaż no, street photo trochę też od reporterki się różni mimo wszystko. Ale szeroki kąt, miasto, blisko obiektu, szukanie tak naprawdę, opowiadanie jakby swojej historii poprzez wykorzystanie tego takiego żyjącego miasta. Tak, to mnie bardzo pociągnęło. No i już, a później no, siłą rzeczy. Gdzieś tam jeden kadr, wiele kadrów, w związku z czym pojawiło się zainteresowanie filmem. Trochę zacząłem tam też kręcić jakichś tam drobnych filmików amatorską taką kamerą. Później pojawiło się zainteresowanie też scenariuszem. No i wylądowałem w warszawskiej szkole filmowej. Ale to jest ciekawe, co mówisz, dlatego że jest różnica pomiędzy hobbystycznym, amatorskim podejściem do jakichś zainteresowań, na które nie ma się czasu podczas, wyobrażam sobie, kariery zawodowego sportowca, a rzemieślniczym uczeniem się jakiejś konkretnej umiejętności, która wymaga konsekwencji, zaangażowania, czasu, energii. Oczywiście cech takich, które w sporcie jak najbardziej też są przydatne. No i pytanie do ciebie jest takie, co dla ciebie było motywacją do tego, żeby nie poprzestać tylko i wyłącznie na tej stronie amatorskiego hobbysty, a zająć się tym rzemieślniczo? Wiesz co, to jest, nie wiem, czy to jest zaleta, czy to wada moja. Ja bardzo często w takie rzeczy, które mnie pociągają, które mnie mocno interesują,
nie potrafię wchodzić połowicznie. Jeżeli czuję, że coś mnie wciąga, tak, że coś mnie bardzo interesuje, że chciałbym to robić, no to się pakuję w to od stóp do głów praktycznie. W sensie takim, że staram się to jak najbardziej zgłębić. Wejść w szczegóły, właśnie przyjrzeć się jak najbardziej, zanalizować, dowiedzieć się co, dlaczego. Dlaczego to tak działa, dlaczego inaczej, dlaczego taka kompozycja jest mi się podoba, a taka nie. Podobnie z filmem, tak? I to są dla mnie takie rzeczy, które... To jest pasja tak naprawdę, tak? Pasja mnie wciąga, pasja nie potrafię... Pasja, którą wchodzisz po połowicznie, nie przestaje być chyba pasją, tak? To nie jest pasja, to jest jakieś właśnie hobbystyczne zainteresowanie czymkolwiek. Natomiast w moim przypadku, no, to działa w ten sposób, że ja... Świat przestaje istnieć, nic się nie liczy, tylko i wyłącznie to, co teraz jakby zgłębiam, na czym się skupiam. To trochę jest z jednej strony złe, no bo praktycznie koszty są takie, że gdzieś tam się odsuwam od wszystkich wokół, tak? Skupiam się na wszystko jest odsunięte na bok, a ja jestem skupiony, sfokusowany na celu, zadaniu, tak? Czasami to jest zaletą, czasami niestety wadą, tak? Są cóż koszty i zyski. To chcesz powiedzieć, skoro pasja i takie poświęcenie się nie połowiczne, tylko na 100%, to czy podobnie było z przygotowywaniem materiału, w efekcie którego powstała Szmata, czyli twoja powieść debiutancka? Zdecydowanie tak. Znaczy, to też nie jest przypadek, że ona powstawała tyle lat. Mhm. Ja praktycznie, no wiadomo, że to jest dla mnie było totalnie też coś nowego. Tak? Ja gdzieś tam jakieś tam drobne moje zdarzenie z pisaniem czegokolwiek, czy jakichś tam drobnych artykułów do prasy, takich felietoników, to gdzieś tam się z tym zderzyłem. Gdzieś tam jakoś kiedyś próbę podjąłem takiego przerzucenia trochę takiej, powiedzmy, historii większej partii, powiedzmy, na papier. Natomiast wtedy to było takie totalnie nieprzygotowane, to było takie pójście trochę na wielką improwizację. I uznałem, że to nie jest tak, że to źle wygląda, że to nie działa, odsunąłem to trochę od siebie. Natomiast to tutaj ja bardzo długo wisiałem na tej historii, bardzo długo ją przygotowywałem, bardzo długo później edytowałem, bardzo długo pracowałem. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długa, ciężka praca, którą wykonałem nad tą historią. No, efekt jaki jest, taki jest. Każdy z czytelników może to ocenić. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście samej historii, to tam jest naprawdę wszystko poukładane, tam jest wszystko, tam nie ma przypadkowych rzeczy, tam jest wszystko zamierzone. Bardzo długo zastanawiałem się, z których rzeczy rezygnować, które zostawić. Część wyleciała w samej końcówce już na etapie redakcji, część przeforsowałem, uznałem, że nie, że chcę, żeby do końca było. To jest, wydaje mi się, bardzo naprawdę mocno zbliżona, nie powiem, że w 100%, ale zbliżona wersja tej historii, do takiej, jaką chciałem, żeby ona ujrzała światło dzienne jako pierwsza moja książka, bo to też jest trzeba rozróżnić. Gdyby to była moja piąta książka, to pewnie bym sporo rzeczy jednak więcej przemyślił. W związku z tym, że to jest moja pierwsza historia, więc uznałem, że to nie chcę szaleć za bardzo. I zdecydowałem się na taką wizję, ale to co najmniej 5 lat pracy nad tym, tak? To jest, mówię, w kontekście takiego wejścia w szczegóły, przyglądania się wszystkiemu. Ja tam naprawdę to rozkładałem na czynniki pierwsze i kombinowałem mocno, żeby to się trzymało kupy. Ja też jestem po lekturze oczywiście twojej książki i w moim odbiorze jest tam bardzo dużo, jest pisana w narracji pierwszoosobowej, takiej dużej perspektywy przyglądania się ludziom, przyglądania się tego, jakie czynniki wpływają na to, jak podejmujemy decyzje, jak radzimy sobie albo nie radzimy z konsekwencjami tych decyzji, jakie motywacje za tym stoją. Widzę w tym dużo takiej precyzyjnej, obserwacyjnej roboty, tak? Czy to jest jakiś rodzaj twojej wrażliwości też, która jest ci bliska w ogóle? Znaczy, główny bohater, no wiadomo, siłą rzeczy, tak, to jest, ja jestem typem trochę takim właśnie jak główny bohater, jakby w sensie takiego analitycznego spojrzenia. Natomiast ja bardzo chciałem, a mam nadzieję, że to gdzieś tam jest odczuwalne, że ta postać tak naprawdę, przyglądając się światu, analizując wszystko wokół, jakby też bardzo często traci z punktu widzenia siebie. I to gdzieś tam, mam nadzieję, że to też gdzieś tam wybrzmiało w tej historii, że tam jest dosyć duży zgrzyt z takim postrzeganiem świata przez głównego bohatera, a postrzeganiem siebie też przez niego.
Tam jest tak w tej końcowej fazie gdzieś tam już troszkę więcej takiej samoanalizy, samo takiego spojrzenia wewnętrznego na siebie się pojawia. Taki był zamysł też, tak, żeby troszkę tego bohatera pokazać w takim paradoksalnie różnym, innym spojrzeniu. Tak? To jest coś, co ja dosyć często też powtarzam w wywiadach dotyczących książki, że tam jest, że ja nie lubię autobiografii, bo biograf często nie widzi siebie. Tak? I trochę to jest, mam nadzieję, że to jest odczuwalne w kontekście tego głównego bohatera, który postrzega świat w taki, a inny sposób, ma dosyć takie idealistyczne spojrzenie w pewnym stopniu na świat, natomiast totalnie mam wrażenie, że ta ocena siebie, spojrzenie na siebie rozmija się z tym spojrzeniem zewnętrznym. Tak to wymyśliłem. Przez tak jak o tym mówisz, to takie dwie narracje w tym słyszę, związane z taką intrapsychiczną częścią, związaną z tym, co się ze mną dzieje, tak. Jak ja postrzegam świat, a drugą taką interpersonalną, związaną z tym, jak wchodzę w relacje w związku z tym z innymi ludźmi. I tutaj, co ciekawe, jeśli oglądacie nas teraz myśląc o tym, że książka byłego piłkarza jest tylko i wyłącznie o środowisku piłkarskim, to ona rzeczywiście może być tak postrzegana w tej pozornej, płytszej warstwie narracji, ale gdzieś głębiej, jak się między wiersze wczytamy, to jest książka o ludziach. To jest książka o motywacjach, o procesie zmiany, o cieniach różnego rodzaju, które w życiu nam towarzyszą. I tak jak powiedziałeś, że podczas kariery parę minut temu nie miałeś czasu na to, żeby zająć się pasjami, to jestem ciekaw, jak w trakcie kariery, trochę wracając do początku naszej rozmowy, będąc w reżimie treningowym, meczowym, można szukać sobie przestrzeni na to, żeby jednak tą swoją wrażliwość jakoś się nią zająć. No bo skądś to masz dzisiaj, tak? Po latach nie bierze od tak z niczego. To jest problem, tak? W przypadku piłkarzy grających na wysokim poziomie, grających powiedzmy, nie wiem, w reprezentacji, grających w pucharach europejskich. Wiesz, naprawdę ilość czasu jest tak mała, tak trudno gdzieś tam znaleźć jakieś takie przestrzenie, żeby dla siebie tak naprawdę, tak? Bo jeszcze do tego dochodzi rodzina często, więc tego czasu i tak jest mała, jeszcze do tego no, trzeba to dzielić właśnie z bliskimi, więc to jest no, naprawdę trudne, tak? To jak podtrzymywałeś w sobie taką obserwacyjną wrażliwość związaną z tym, żeby trochę się wsłuchiwać w siebie, a jednocześnie no, cieszyć się jakoś tymi obszarami, które cię interesują, interesowały. W moim przypadku to jest trochę tak, że u mnie ta wrażliwość, ta taka bardziej analityczna wersja, to się pojawiła bardziej chyba po skończeniu gry. Wiesz, ja to wiele rzeczy jakby zaczynałem dużo lepiej rozumieć wtedy, kiedy już skończyłem grać. Ja myślę, że to jest też takie istotne, bo że takie spojrzenie wstecz teraz z dystansu na siebie jako piłkarza na przykład teraz, no to ja jestem przekonany o tym, że ja teraz byłbym dużo lepszym piłkarzem, gdybym miał powiedzmy możliwości fizyczne siebie sprzed tam 20 lat. Tak? A to ciekawe, co mówisz. Mhm. W kontekście właśnie takiego myślenia, postrzegania, rozumienia wielu, wielu rzeczy. Tak? To jakby teraz ja jestem w stanie zrozumieć to dużo, dużo więcej ze swoich zachowań, z zachowań kolegów obok, tak? Z tamtego okresu, z tych wspomnień. Więc to jest jakby, ale to jest wydaje mi się naturalne. To jest jakby to każdy z nas z wiekiem nabiera doświadczenia i chociaż z tym to bywa chyba różnie, bo chciałem powiedzieć, że mądrzeje, ale to tak, to może te ścieżki mogą być różne chyba, ale ktoś jeśli jakby, bo wiesz, bo to jest proces i to jest, tak naprawdę wszystko, mówiliśmy o tej pasji, nie wiem, o poświęceniu, o wejściu w pewne rzeczy, ale to są wszystko rzeczy, które wymagają po prostu energii. To nic się nie dzieje, tak jak powiedziałeś, na pstryk, samoistnie, tak? Jeżeli chcesz poszukać czegoś, jeśli chcesz do czegoś dojść, coś cię zainteresowało, no to musisz wykazać się energią i chęcią, żeby tam się, wiesz, te książki rozsunąć, gdzieś tam zajrzeć, otworzyć drzwi, za ścianę zajrzeć, za wersalkę, coś ciekawego znaleźć. Energia, interwencja, próba aktywacji się w jakimś kierunku, to są rzeczy po prostu, które musisz zrobić, tak? No bo cóż, no... Wiesz, siedząc na krześle, nie sprawdzisz, co jest w drugim pokoju. Więc no to jest oczywiste, tak? Natomiast często te
ta energia, którą trzeba włożyć w to, żeby gdzieś tam się wydobyć, powiedzmy, z pewnego etapu i przejść do następnego, zajrzeć to właśnie, tak jak powtarzam, do tego następnego pokoju, to często te parę kroków jest takich, no, średnio przyjemnych, tak? Średnio przyjemnych jest innych, dziwnych, jakichś takich nieznanych i już, no i to jest jakby takim głównym, podstawowym, no, tak ja mam wrażenie na szybko teraz, takim argumentem, który powoduje, że ten krok jest łatwiejszy, to jest taki, no, ten sposób myślenia o nim, tak, że dobra, akceptacja tego, że to jest dziwne, ciekawe, inne, jakieś trudniejsze, powiedzmy, i już, tak, dobra, jest, no jest, no co zmienia, tak, no dobra, jest, no ja się mogę z tym zmierzyć, dlaczego nie, tak, no dobra, najwyżej, nie wiem, mniej się dowiem, będę miał trochę kłopotów, może trochę się zmęczę, ale coś w tym robię, tak, mogę wrócić za chwilę, bo może się okazać, że to w sobie wymyśliłem, jest za trudne, tak, ale mam doświadczenia w tym marszu do drzwi, tak, które chcę otworzyć, tak? I to jest, moim zdaniem, to jest coś zawsze, tam też w książce pada też dosyć często takie przesłanie, mam wrażenie, które mówiące o tym, że to naprawdę właśnie droga jest istotą, a nie proces, cel, tak? Mhm. Jak mówisz o drodze, to wiem, że Cormac McCarthy jest jednym... Droga, właśnie ostatnio mi... No, dlatego droga. Właśnie nie czytałem, to jest jedna książka, której jeszcze jego nie czytałem, a którą właśnie dostałem teraz, bo gdzieś tam miałem problem, żeby to znaleźć w internecie, nawet zamówić ten tytuł i akurat znajomy, to wydawca z Polsat, to akurat odrzucił mi ostatnio w prezencie właśnie. No to niczego nie zdradzam, choć tytuł jest jednoznaczny. Film oglądałem, także tutaj jakby nic jakby chyba zgodny jest. Nie chcę nic spoilerować ani sugerować, natomiast dlaczego o tą drogę cię zahaczyłem, tak? Bo zacząłeś mówić o procesie, o tym de facto, że takie poznawanie siebie w pewnym procesie, czasem robienie kroku do przodu, czasem dwóch wstecz jest rozwojowe, tak? Bo jest zaskakujące, w jakimś sensie pokazuje inną perspektywę. I też zwróciłem uwagę w tym, co powiedziałeś, na ważną rzecz, że dystans, może to jest oczywiste, daje inną perspektywę. I gdyby połączyć doświadczenie doświadczonego człowieka z fizycznością Mokosa, to byłby to idealny piłkarz, ale pewnie nie tylko człowiek, pewnie też w ogóle, tak? Bo mnie też już plecy czasem pobolewają. Natomiast mówię o tym dlatego, że jak mówisz o procesie, to jest o tym sporo w książce. Książki Cormaca McCarthy'ego, o którym wiem, że jest jednym z twoich ulubionych pisarzy, też opierają się o pewien proces i to jest jakiś taki metapoziomowy motyw, który jego książkom towarzyszy. Co ty byś z perspektywy twoich doświadczeń boiskowych, pozaboiskowych mógł podpowiedzieć sportowcom, nie mówię tylko piłkarzom, ale młodym sportowcom, którzy mają jakiś kawałek wrażliwości i chcieliby go jakoś realizować, a są w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym reżimie. Co jeszcze jest, to też się dosyć dobrze chyba komponuje z tym, o czym mówimy. Ja mam takie wrażenie, mówisz o tym połączeniu Mokosa i doświadczonego, powiedzmy, tam jakiegoś mentora, tak? I generalnie ja mam wrażenie, że teraz chyba następuje trochę kryzys autorytetów, tak, w sensie nawet młodzieżowym, w sensie takim młodzi ludzie bardzo często odcinają się od autorytetów, jakby ilość informacji, wiedzy, którą można wokół zebrać, jest, wydaje się, na wyciągnięcie ręki, ona jest bardzo różna, tak, diametralnie, no, trudno ocenić im jakby wartość tej wiedzy, którą się ma wokół. I mówiąc o kryzysie autorytetów, właśnie mam tu na myśli ten stosunek właśnie młodzieży często do ludzi doświadczonych, do ludzi, którzy gdzieś tam coś przeszli, oni uważają, że jakby bardzo często, że to nie jest ważne, tak? Potwierdzam, absolutnie. A to jest ważne. Moim zdaniem właśnie tu jest jakby ta pokora i przyglądanie się i umiejętność właśnie wyboru autorytetu, a nie odrzucenia wszystkich, które się pojawiają w ogóle. To jest jakby, wydaje mi się, taka rada chyba, którą warto stosować właśnie czy w stosunku do, nie wiem, którym mają piłkarze, czy w ogóle młodzi ludzie, tak, mogą się do tego dostosować. Moim zdaniem jakby znalezienie odpowiedniego autorytetu to jest chyba kluczowa sprawa. To jak o tym mówisz, to przypomina mi się cytat z twojej książki. Mniej więcej to brzmiało tak, że więź tworzy wspólnota doświadczeń. To tam dotyczy kontekstu, wątku, relacji osobistych głównego bohatera Romana Dzwoneckiego, tak? I trochę jak teraz o tym mówisz, o tym przekazie międzypokoleniowym, no to też jest jakiś rodzaj więzi właśnie, tak? Dzielenie się. Jak z twojej perspektywy właśnie z jednej strony doświadczonego byłego piłkarza, literata, który już ma doświadczenia, próbki pisarskie i efekt, bo to jest efekt
bo wiesz, czapki z głów, bo to jest efekt 5 lat ciężkiej pracy. Jak z jednej strony, może to jest trudne pytanie, ale niech będzie, z jednej strony połączyć taką swoją naturalną wrażliwość i takie zachowanie jakiejś swojej autonomii, swojej perspektywy widzenia świata z jednej strony, z drugiej strony skorzystaniem z tych autorytetów i braniem czegoś od innych ludzi. No żeby jakoś, wiesz, zachować granicę, nie zgłupieć też w tym wszystkim. Wiesz, no, jakby korzystanie z wiedzy autorytetów, to ja myślę, że to nie jest kopiowanie, tak? Bo, no to jest jakby czerpanie, wzorowanie się, inspiracja, szukanie, przyglądanie się, jakby, wiesz, jeżeli jest możliwość jakby takiej wymiany bezpośredniej informacji, to jeszcze jest jeszcze lepiej, tak? No ale ja myślę, że chociaż z drugiej strony tak sobie myślę też, że no, nawet pamiętam w szkole fotograficznej to było też tak, że tak naprawdę zaczynało się od kopiowania. Jakby odtwarzania, nie wiem, czy chociażby obrazy malarskie, tak? To też jako, może nie jako cel, tylko jako punkt wyjścia tak naprawdę rozwoju, tak? W sensie takiego autorytetu, jeżeli nie wiem, opieramy się w przypadku, nie wiem, student fotografii, który musi odtworzyć powiedzmy któryś z, nie wiem, z dzieł jakiś malarza na przykład. Więc to też jest znowu opieranie się na jakiejś genialnej kapitalnej kompozycji, pewnie na świetle, na paru innych rzeczach. I teraz masz coś z tym fantem zrobić sam, tak? Opierając się bardzo mocno na tym schemacie. Więc to też nie jest jakoś złe, tak? Mówimy, znaczy, jeżeli ktoś się usiłuje stać się sobowtórem, powiedzmy, autorytetu, to już jest, moim zdaniem, nie jest dobry kierunek. To jakby, wiadomo, że siebie trzeba szanować za wszelką cenę, siebie trzeba umieć jakby zostawić, nie stracić siebie. Nie zatracić się też, tak? Właśnie takiej identyfikacji z, powiedzmy, z mentorem na przykład, tak? To nie jest dobra droga, tak? O siebie trzeba dbać, to nie ulega wątpliwości. To jest właśnie, to też jest ciekawe. Znaczy, jak to zrobić? Jeszcze to wiesz, to już jest za milion dolarów. Tak, sprawa. Ale to też jest ciekawe, bo jeśli będą nas oglądać młodzi piłkarze, to właśnie to jest ta umiejętność z jednej strony czerpania ze strony autorytetów, a z drugiej strony filtrowania tego, czego się dowiadujemy przez jakieś czucie siebie, co jest dla nas naturalne, indywidualne. Ale to też ciekawe, co powiedziałeś, że to kopiowanie, którego ty doświadczyłeś w szkole fotograficznej, to ja w tym słyszę też taką potrzebę, żeby móc pokazywać, dawać ekspresję siebie, to trzeba się nauczyć rzemiosła. Trzeba znać pewne formy, trzeba poznać pewne naczynia, żeby później się nauczyć, jak z nich korzystać po to, żeby znaleźć jakiś pomysł na siebie. I to jest ten naturalny przekaz międzypokoleniowy też, tak? To tak naprawdę te pierwsze schodki, tak? Nie możesz, złą drogą jest skakiwanie na piąty schodek, a ominięcie tych pierwszych czterech. Choć dzisiaj takie czasy, że gro ludzi by tak chciało. Bardzo by chciało, oczywiście. To jest taka droga na skróty bardzo... takich chętnych wylądowania od razu z parteru na trzecim piętrze jest mnóstwo, tak? Ale to jest błąd, tak? Bo to jest to duży błąd i to praktycznie te schodki, te pośrednie piętra są drogą, tak naprawdę, znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Omijamy drogę, jesteśmy na szczycie, tak? Okej, to teraz... Nie znając tak, pierwszego piętra, nie znając drugiego piętra, nie znając ludzi na tym piętrze, nie znając ile to, nie wiedząc ile sił kosztuje wejście, nie wiedząc jak się otwiera drzwi, jaki jest kod na drugim piętrze do następnych drzwi, nie mamy całego spektrum informacji, która tak naprawdę zmieniłaby człowieka, który tam dotarł, tak? Diametralnie innym człowiekiem jest ktoś, kto wskoczył na piąte piętro, a ktoś, kto wszedł... No, przeszedł ten proces, tak. Całość. A to teraz układa mi się w taką całość, to jak opowiadałeś o tym, że 5 lat zajęło ci stworzenie finalnego efektu swojej książki, tak? Że to też jest przechodzenie tych pięter i uczenie się rzemiosła, to tu mówimy o formie ekspresji w postaci słowa pisanego. Był start w postaci, tak jakby nie było, statycznej formy, czyli zdjęcia, tak? Statycznego obrazu. Jednocześnie pojawiła się reżyseria i Warszawska Szkoła Filmowa. Co cię, jakby tak, że tak powiem, przesunęło z obrazu statycznego na obraz ruchomy, bo to jest zupełnie inny świat, tak? Co tu pociągającego jest dla ciebie? Trochę inny świat, ale wiesz, film, fotografia mnie, ja się trochę zraziłem w sensie fotograficznym, że tak uznałem, że w sumie tak naprawdę po co ja to robię, tak się zacząłem zastanawiać, tak? Jeżeli wiesz,
W przypadku praw autorskich jeszcze tam jest dosyć dużo tych praw publicznych, to jest dosyć dużo ograniczeń. Tak naprawdę nie można tego pokazywać, nie można, jest mnóstwo ograniczeń, które powodują, że tak naprawdę... Chowasz do szuflady, no, tak? Tak, tak. Uznałem, że po co ja to robię, tak? Dobra, okej, okay, ja przyjrzałem się pewnym rzeczom i uznałem, że gdzieś tam, że to jest początek drogi. Ja myślałem, w pierwszej chwili myślałem, że to jest coś docelowego, że powiedzmy to może być właśnie coś, na czym się gdzieś tam zostanę i się zahaczę, ale ja bardzo szybko już tam po paru latach będąc w szkole wiedziałem, że to nie będzie finish, tak? Że to jest raczej chyba jeden z pierwszych kroków niż właśnie ostatni. No i cóż, no i zacząłem się gdzieś tam bliżej też przyglądać. Pewne rzeczy takie związane z filmami już są na fotografii, tak? Są tak naprawdę cykle zdjęć, są praktycznie serie, więc tam jest też sporo rzeczy takich, które od razu się rzeczy pchają też studentów fotografii ku filmowi, tak? Mi się to jeszcze dołożyło, do tego właśnie są opisane, tak? Scenariusz, cała historia, treść, seria zdjęć też opowiada jakąś historię, trochę inny sposób, ale to zazwyczaj jest no, coś dobrze ułożona taka seria, naprawdę ogromne wrażenie robi, tak? I ja poszedłem właśnie też do szkoły po to, żeby się spróbować nauczyć, zobaczyć jak to jest, jak się opowiada historię wieloma obrazami w połączeniu z dźwiękiem, w połączeniu ze słowem też mówionym. I już no, poszedłem, sprawdziłem i zacząłem się jakby też przyglądać. Ta książka to też jest w dużej mierze efekt przyglądania się takiej konstrukcji scenariusza, tak. Też mnóstwo czasu mi to zajęło, ale warto, bo jestem bardzo zadowolony. No dobrze, to co wziąłeś dla siebie w sensie rozwojowym, uczenia się form dramaturgicznych, operowania słowem, żeby oddać obraz słowem, to nie jest takie proste w formie scenariusza, tak? To obaj też o tym wiemy. No i co teraz? Na jakim jesteś etapie kontaktów z dziesiątą muzą? Znaczy, jestem na etapie takim, chciałem użyć brzydkiego słowa, ale trochę, no to w takim etapie zalotów cały czas, powiedzmy dosyć dużych, ale już tam jakieś randki są poławiane, może po cichu mam nadzieję, że coś się z tego, jakiś związek poważniejszy urodzi, natomiast no, na razie to jeszcze trochę za wcześnie, tak, to jeszcze... Nie chcę zapeszać. Jasne, ja też nie chcę zapeszać. Nie zamykam tej ścieżki, tej drogi. Bardzo bym chciał, żeby był dalszy ciąg. Nie wiem tego, wiem, że to jest też to nie jest łatwa droga. Natomiast no, już od pewnego czasu też dosyć mocno wiszę już też na następnej historii książkowej. Więc no, pewnie za parę lat się pojawi. To ja jeszcze na chwilę parkuję historię książkową, a chcę porozmawiać z tobą o tych inspiracjach, czy zainteresowaniach filmowych, to zostawmy projekt, jakie randki mają miejsce. Natomiast no, jeśli film, to również wrażliwość w jakąś stronę, jakieś inspiracje, jakie kino, jaka twórczość filmowa to jest to, co ciebie Tomka Łapińskiego porusza, uruchamia? Mam paru oczywiście takich reżyserów. Ja dosyć szerokie spektrum też kina. To jest bardzo ciekawe. Kina gdzieś tam dotykam. Moim ukochanym chyba reżyserem jest Haneke. Nie wiem, Michał Haneke, który no, w ogóle tam jego Miłość to jest w ogóle genialny film. Wydaje mi się naprawdę bardzo jeden z najbardziej zasłużonych chyba Oscarów. Miłość dojrzała też. Tak. No, to jest w ogóle... Bardzo, bardzo lubię to takie z tych ostatnich, może też nie ostatnie, ale bardzo podoba mi się chociażby ten teraz oglądałem Faworytę właśnie od Yorgos Lanthimosa. Tak, to jest w ogóle, ja przebijam się przez jego wszystkie filmy, w ogóle nawet nie mając świadomości, że on zrobił tą Faworytę, w sumie nie znając jeszcze reżysera na samym początku, to gdzieś tam dopiero później był taki zaskakujący, że to jest ten od Kła, ten od Alp, w ogóle ten od tych wielu, kilku filmów, które praktycznie wszystkie chyba już obejrzałem, ale też jego takie spojrzenie na kino, opowiadanie historii też jest dla mnie bardzo takie mocno mi zbliżone, tak? Chociaż ta Faworyta jego to taki najbardziej taki konwencjonalny, powiedziałbym chyba, film
w jego filmografii, bo te wszystkie inne to były takie odjazdy, że o, tak, koncepcja odjazdowa, tak. A tu znowu taka ornamentyka, bo ten film jest tak precyzyjnie skonstruowany, faworyta. Jest kapitalnie, ale zagrany jest bosko normalnie, tak to myślę, że tutaj chyba jeden Oscar dla Olivii Colmana, natomiast tam chyba mam wrażenie, że te wszystkie trzy kobiece role bardzo spokojnie zasługiwały na nagrodę Oscarową. Wymieniłem Haneke, wymieniłem, tak, Jorgosa. Jeszcze przed chwilą miałem jeszcze jednego reżysera, którego koniecznie chciałem, ale właśnie uciekł mi. Zaraz sobie przypomnę. Ale... A jaki film? O czym film? Nie, to całego reżysera, którego... Ale na pewno skojarzenie, może sprawdź mnie. Ja myślę, że jest szansa. O czym, jakie filmy robi? Poczekaj, przypomnę sobie. Za chwilę do tego wrócimy. Natomiast no ja mam tych naprawdę reżyserów, zresztą, dużo, tak? I to nie ulega wątpliwości. No mam wrażenie zaćmienie umysłu, normalnie uciekłem. Ja przed chwilą jeszcze chciałem powtórzyć. No. Jak wymieniłeś Hanekego i Latimosa i tak szukam sobie referencji do książki, do tego, w jaki sposób słowem opisywałeś świat Dzwoneckiego i ekipy, to widzę ten zmysł obserwacyjny człowieka, świata, relacji, interakcji międzyludzkich. Ale w taki sposób, to wiesz, zobacz, i Haneke, i Jorgos, oni mają też taki specyficzny sposób opowiadania tej historii, tak? Oni, zobacz, jak oni... Funny Games. Nie, to nie jest, wiesz, no, to jest tak samo, tak przewrotna historia, a w przypadku Haneke... A spójrzmy, nie wiem, na Kła chociażby, czy nawet takie, wiesz, zastosowania, których on, czy Faworycie nawet, czy w Lipsterze przecież, tak samo, to są rzeczy, które moim zdaniem są bardzo takie zbliżone. Haneke, którymś wywiadzie powiedział, że on nie życzy przyjemnego oglądania, tylko życzy niespokojnego oglądania. No to tak, mamy gwarantowane, tak, w jego filmach. W jego wykonaniu to jest, no, jest kapitalne, tak. Antimos też ma też bardzo podobne podejście, tak? Te jego wszystkie wykręcone scenariusze przecież chociażby wcześniejszych filmów, no to są naprawdę takie powodujące właśnie niepokój, powodujące takie zastanowienie, ale zaraz, halo, o czym on mówił? Co to jest? O co tu chodzi, tak? Musisz to wszystko naprawdę sobie, wiesz, spory wysiłek włożyć to, żeby to poukładać, żeby spróbować jakiś znaleźć klucz do odbioru tego, żeby ta historia zadziałała. Ale to jest właśnie fajne. Ja to właśnie to uwielbiam najbardziej w tych, czy to w dobrej literaturze, czy w dobrym filmie. To jest właśnie ten niepokój, to, że ja mam szpilkę gdzieś tam wsadzoną w obojczyk i usiłuję coś z nią zrobić, tak? I ja muszę poświęcić tak samo, zaangażować się w to, a nie wejść, obejrzeć, aha, dobra, to idziemy, zamykam gdzieś, wychodzę. To, co ty nazywasz niepokojem, to jak wychodzę z kina, konfuzją, że ja wychodzę z konfuzją z kina, tak? Nie zawsze wiem, co się wydarzyło, ale to mnie porusza, myślę o tym. Siedzę trzy albo, dni w tym filmie, albo jeszcze dłużej. Albo po miesiącu to wraca jako jakieś skojarzenie i dopiero zaczynają pewne rzeczy pracować. To powiedziałeś o kinie europejskim, a w kinie polskim, które też ma to całe spektrum twórców, zwłaszcza w ostatnich latach, co cię najbardziej porusza, na co zwracasz uwagę przez pryzmat swojej wrażliwości właśnie w kinie. W kinie polskim, tak. Znaczy to wiadomo, no Smarzowskiego lubię nie wszystko, ale gdzieś tam to środkowe. Takim wydaje mi się chyba najbardziej filmem jego, który ja lubię, to wydaje mi się, że jest Róża jednak. Róża, lubię Dom Zły jeszcze też w tych wcześniejszych, te późniejsze już troszkę mniej. To jest ważne. Co ja jeszcze lubię z polskiego kina? Z polskim kinem jest trochę problemu. Jest trudniej o jakieś takie perełki, ale szukałbym. A to wiesz co, to jak cenisz sobie te niuanse takie w relacjach międzyludzkich, jeśli tak jest, to ja osobiście polecam ci Łukasza Grzegorzka, Kamper, Córka trenera, parę takich tytułów z ostatniego roku. To jest ciekawe pod tym kątem kino. No może nie jest to, bo wrażliwość i stylistyka Hanekego i Latimosa, natomiast na pewno ciekawe pod tym względem. To chcę wrócić, bo powiedziałem, że zaparkuję pewien wątek i teraz chcę do niego wrócić, bo powiedziałeś, że pracujesz nad nowym tematem literacko. Na tyle, na ile możesz coś o tym powiedzieć, to czym się możesz podzielić? Czym się mogę podzielić? Znaczy, historia będzie tak dotykać takim ogólnym
przekazie obrazu w dużej mierze, jakby trochę obrazu, ale obrazu potraktowanego jako punkt wyjścia właśnie do takiego spojrzenia na życie. To znowu będzie, ja się trochę gdzieś tam w psychologii to będę kotwiczył jednak mimo wszystko, bo mam pomysł o takich bohaterów, którzy trochę żyją takim w innym czasie. Czyli w takim, żaden z nich tak naprawdę nie żyje w czasie teraźniejszym. Jeden żyje mocno przeszłością, drugi żyje mocno przyszłością. Jest spory wątek kryminalny, historia mocna i będzie bardzo przewrotna. Tyle mogę zdradzić Na dziś. No, rozumiem, że to już nie jest świat piłkarski, to już odchodzimy od narracji. Nie. Będą jakieś tam może jakieś delikatne gdzieś tam przecięcia się troszkę, jakieś tam parę zdarzeń w okolicach stadionu, ale to raczej gdzieś tam takie ocieranie się tylko takim chyłkiem boczkiem gdzieś w pobliżu. Natomiast cała historia jest, praktycznie nie jest sportowa, nie jest piłkarska. Dużo bardziej bliżej jej do takiej do historii kryminalnej. Mm-hmm. Też wspomniałeś przed chwilą o tym, że to będzie też osadzone w psychologii. Są wątki psychologiczne w Szmacie. Jest odwoływanie się chociażby do Antonego de Mello jako osoby i autora. Mm-hmm. Tak? Jaką rolę, jaką część w twojej twórczości pełni właśnie ten kontekst psychologiczny? Jak do tego podchodzisz? Wiesz co, tak myślę, że chyba kluczowo, wbrew pozorom. Ja zazwyczaj przy tych historiach i przy Szmacie i przy tej następnej historii, jakby ja bardzo często traktuję tą taką oś akcji, oś zdarzeń, jako pretekst tak naprawdę, tak? To jest coś gdzieś tam nad czym mocno, mocno wiszę też, żeby to miało wymiar taki interesujący po prostu, tak? Bo bardzo często to jest taka oś, która chyba utrzymuje uwagę czytelnika w dużej mierze. Ale tak w istocie dla mnie najważniejsze leży, bo są te wszystkie aspekty właśnie psychologiczne, tak? Co, jak, po co, dlaczego, jakie decyzje, jaki sposób patrzenia na sposób interpretacji pewnych zdarzeń, sposób myślenia o życiu, o tym, co się w ogóle dzieje, to mnie dużo bardziej ten aspekt interesuje. To jest praktycznie klucz, tak? Ja tylko z kolei wiesz, no muszę to osadzić w takim pudełku, w takiej ramie, która no też jakby spróbuje jakby przemycić te właśnie rzeczy, bo one siłą rzeczy podane w takim swoim sensie takim strukturalnym, no to mogą być trochę nudne, mogą być trudniej przyswajalne. Ja to usiłuję upchnąć w taką w historię, która wciąga też, tak? No tak, opowieść musi dramaturgiczna, musi być wyrazista, tak, żeby utrzymywała uwagę widza, to jest jasne. To podrążę trochę w kontekście rzemiosła, bo mówiłeś o procesie, o zaangażowaniu, o pracy, o przechodzeniu z piętra na piętro. Słyszę też takie analityczne podejście do tematu. To czy pracowałeś nad psychologią postaci w książce w ramach jakiejś samodzielnej pracy? Czy korzystałeś z jakichś źródeł psychologicznych? Jak te postaci zostały wykreowane? Bo są niejednoznaczne. Znaczy ja oczywiście z wielu źródeł jakby korzystałem, tak? No, jakąś tam swoją wizję tych postaci miałem. Ja praktycznie tych postaciom rozpisywałem całe życiorysy prawie, jakby sposób patrzenia. Też korzystałem z takich zajęć, które gdzieś tam przy okazji scenopisarstwa właśnie były robione z psychologami, którzy jakby też jakby naświetlali trochę ten sposób budowania postaci. No i już, i to tyle, tak? No ja, oczywiście gdzieś tam musiałem mocno się pilnować tych schematów później przy całej historii, żeby być w miarę zgodny z tego i pilnować bardzo wiarygodności jakby decyzji, bo to było też dla mnie bardzo kluczowe, żeby to jednak nie zgubić takiej wiary w to, że te postacie podejmują naprawdę swoje decyzje, a nie decyzje autora, scenarzysty czy kogoś innego. Papierowe. Takie, które są jakby od razu wyczuwalne, że tą decyzję nie podejmuje autor, a nie postać, która w taki, a nie inny sposób patrzy na zdarzenia w historii, którą przedstawia. Okej. To ty mówiłeś, że się jeszcze zastanowisz, o jaki film chodziło. Myślę o tym cały czas równolegle, bo chcę, zmierzając ku puencie naszej dzisiejszej rozmowy, zadać ci jeszcze takie trzy
szybkie strzały dotyczące kinematografii. Szybkie strzały, mówiąc metaforyką piłkarską być może. Takie trzy filmy. Pierwsza kwestia. Film, być może do którego wracasz co jakiś czas w różnych momentach swojego życia, widząc ten film inaczej albo widząc siebie, oglądając ten film inaczej. Czy masz taki film lub filmy, do których wracasz? Wiesz co, ja trochę nie postrzegam filmu w kontekście jakby z obrazu siebie, nie? Znaczy, A jak postrzegasz w związku z tym? Znaczy film postrzegam w przypadku takim, mówimy, jeżeli oglądałem, nie wiem, 20 lat temu i 20 i później jeszcze raz mi się zdarzyło, to jakby rozumiem, zmienia się mój sposób odbioru, sposób spojrzenia w tym dokładnie. Tak. Ale to ja raczej skupiam się nie na sobie, tylko na obrazie, tak? Na tym, wiesz, na dziele, które obejrzałem, jakby to pokazuje mi, okej, daje mi informację, że ja się zmieniłem, inaczej widzę, ale też wiem, że to, co widzę teraz, to w tym filmie było już wtedy, tak? Tylko ja tego, powiedzmy, nie dostrzegałem. Nie? To patrząc na to w ten sposób, jak to opisałeś, masz takie tytuły, takie produkcje, do których w ten sposób wracasz? Czy zostawiasz i idziesz dalej? Nie, było parę takich. Znaczy, wiesz, mam tak na pewno przy książkach. To bez wątpienia. Tu jest jakby troszeczkę większa ilość. Jakie to są książki? No chociażby ja ostatnio wpadła mi w ręce Solaris Lema. Który czytany tam 100 lat temu i praktycznie też mi się bardzo podobało, ale teraz to była diametralnie inna w ogóle historia. Tak? Jest śledztwo moje ukochane Lema. No proszę. Jest historia taka, która normalnie, wiesz, ja mam teraz czytając, jakby kiedyś to bardziej traktowałem to jako historię kryminalną. Tam jest jakby prowadzone śledztwo na temat zwłok, które giną z kostnic. Tak? I kiedyś to takie miałem to taki, no, czarny kryminał trochę, Lem poszedł w takie kierunki, jakby trochę mniej powiedzmy fantastyczne, natomiast teraz no to jest diametralnie inna książka, to jest w ogóle totalnie o czym innym, tak? W ogóle no, totalnie inne rzeczy zwracam uwagę, totalnie to, sposób jakby opowiadania przez Lema tej historii w ogóle jest genialny, tak? Tam jest parę scen, które normalnie są niesamowite, tak? Takie podejście do takiego szczegółu, drobiazgu, a jednocześnie totalne inne podejście właśnie do tego takiego złudnego. Zobacz, to też jest ciekawe, bo on podchodzi, tak na początku zawiera jakby kontrakt z czytelnikiem, że słuchaj, czytelniku, będziesz miał kryminał. W trakcie tej historii okazuje się, że to ani to się z tego właśnie, to nie jest kryminał, nie ma żadnego rozwiązania, przeradza się totalnie filozoficzną jakąś przypowieść, która zostawia czytelnika z ręką w nocniku tak naprawdę, a raczej z głową, z burzą mózgu praktycznie. To jest genialne właśnie, że w tamtym okresie w ogóle nie byłem na tą książkę gotowy, totalnie co innego z niej wydobyłem, natomiast czytając to 20 lat później, jakby no, mnóstwo rzeczy innych dostaję w nagrodę, tak? To jest to w przypadku akurat no, śledztwo jest takim kapitalnym przykładem dla mnie, takim właśnie jak potrafi lektura diametralnie różnić się właśnie w przestrzeni czasowej. No to jest de facto właśnie to, co było intencją mojego pytania w kontekście filmu. Tak? Okazuje się, że przedryfowaliśmy do książek i można widzieć czyjąś twórczość ewoluującą przez pryzmat jakiegoś swojego odbioru, który się zmienia na przestrzeni czasu, tak? I to właśnie najbardziej niesamowite. Ja właśnie też kiedyś nie lubiłem praktycznie czytać po parę razy książek, natomiast teraz ja bardzo często tak sobie szukam jeszcze, co ja tam czytałem ten 20 lat temu, co mi się tak podobało, żeby sprawdzić to teraz. Mało tego, jest jeszcze, można iść w drugim kierunku. Czytałem niedawno, zacząłem czytać książkę, też takiego autora, to był taki kryminał. To jest, on napisał, teraz nie chcę, Alienista, bo Cal Carr chyba to się nazywało kiedyś. Teraz Robił serial. Lekar. Tak, nie Lekar. Nie Lekar? Nie, Caleb Carr to się nazywa. Caleb Carr. Tak. Tam było Alienista, on zrobił Anioł Śmierci, jakieś takie trzy czarne kryminały. Ja pamiętam 20 lat temu czytając to, mówię, fajne, to mnie tak wciągało, podobało się takie właśnie, tylko to takie typowe jakby kryminały, które wciągające. Słuchaj, kupiłem teraz tego samego autora książkę, która jest wydana, napisana niedawno, jakoś tam sprzed paru lat. I zacząłem czytać tą historię, jakby widzę, że jakby postacie te same, jakby tu narracja, wszystko. Po 20 stronach powiedziałem, no kurde, jak mi się to mogło podobać? Jak ja mogłem to czytać? No przecież to jest złe, no tak, no, źle mi się to czyta, w ogóle czuję, że tam jest takie wodolejstwo, ten styl jest taki napompowany, wszystko to takie sztuczne, niewiarygodne, no nie mogę, tak? No nie mogę, totalnie poszło to w takim kierunku, że ja jakby uznałem, że wtedy jakby będąc mniej powiedzmy takim
oczytanym człowiekiem, jakby kupowałem to, było fajne, podobało mi się. Natomiast teraz, no ja mówię, no 30 lat później, nie, dobra, dziękuję bardzo, no, nie przerwę przez to, bo ja nie wierzę, co drugie słowo przestaje mi tak sobie wciągać, nie wierzę w to, tak? To jest, wiesz, kierunek w drugą stronę, mamy dwie, tak? To, no tak, że może książka stracić tą wartościowość ze względu na to właśnie, że dostrzegamy rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej, tak? Że ich tam po prostu nie było, tak? W drugą stronę, więc mamy dwie pozycje książkowe. Wyszliśmy od pytania dotyczącego wracania do filmów, spuentowaliśmy na książkach. To wróćmy do filmów jeszcze na chwilę w związku z tym. A jaki film, ewentualnie książka, jak już rozszerzamy, bo dalej jesteśmy w tym, co rozwojowe, jaki film, zacznijmy od filmu, pokazuje z twojej perspektywy, że kino się cały czas rozwija, że jak już być może miałeś poczucie, że no już ci nic nie zaskoczy, że przecież no jakieś są ograniczone ramy twórczości, to jednak twórca wymyśli coś i wiesz, i zostaje człowiek z pomieszaniem, tak, że kino to jest jednak twórcza muza. To są, ja myślę, że to dobrym przykładem właśnie takich zabiegów to jest właśnie Ilan Timos i właśnie chociażby Funny Games Haneke, tak? Są takie zabiegi zastosowane bardzo często w nich, które pokazują, że to naprawdę są jeszcze jest sporo możliwości, jeszcze sporo kombinacji, tak? Tarantino jest też tym takim, chyba myślę, człowiekiem, który też pokazuje właśnie w jak różny sposób można próbować zaskoczyć widza, jakby pójść w różnych kierunkach, tak? On takich z tymi swoimi hołdami dla filmów klasy B czy tam C nawet momentami, a przekłada to, kombinuje to tak, że robi z tego coś całkiem takiego, wiesz, zaskakującego i interesującego przecież wielokrotnie. No tak, to jest tak, pokaż mi historię, którą znam, ale inaczej ją opowiedz, tak? On bawi się tymi konwencjami, tak? No, oczywiście, to, wiesz, trzeba się kupić konwencję, trzeba się w nią wejść, tak? Natomiast no, jest sporo tych takich filmów, które też w taki poważny, ale jednocześnie strasznie przewrotny sposób jakby też zagrywa z widzem, tak? Po prostu to jest właśnie. Mnie najbardziej ciekawią te filmy, które właśnie mocno angażują widza. To są jakby takie obrazy, które mnie interesują. To polecę ci, a propos polskiego kina też, robiłem w niedzielę w Łodzi w kinie pokaz filmu Jagody Szelc, to jest absolwentka łódzkiej filmówki i laureatka paszportów polityki z ubiegłego roku. Debiutancki w zeszłym roku film Wieża, Jasny Dzień, a w tym roku Monument. To jeśli szukasz takich filmów, które cię zaskakują... Wieża, Jasny Dzień to jest film, który słyszałem. Słyszałeś, no to polecam, tak? To też polecam właśnie w kontekście tej przewrotności i zaskakiwania, to o czym zaczęliśmy sobie mówić. Powiedziałem, że Trzy Strzały to trzeci, ostatni. Kino, film, które cię porusza, ale w jakim sensie porusza? Co mam na myśli, mówiąc porusza? Czyli jak ja tak mam czasem, że jak mam poczucie, że znam swoje jakieś granice tego, co jest mnie w stanie zaskoczyć, wzruszyć, zdenerwować, rozkleić, i nagle się okazuje, że jest jakiś film, który porusza jakieś nowe pokłady takiej emocjonalności, wrażliwości. Znaczy, rozumiem, że pytasz mnie o film, który mnie zaskoczył. Jakoś cię wstrząsnął, uczucia, poruszył, tak? Tak, emocjonalnie pokazał ci jakieś swoje nowe reakcje, tak? Albo przesunął jakieś granice akceptowalne albo znane przez ciebie, tak? Że sam siebie zaskoczyłeś reakcją na przykład, oglądając ten film. Co, tak na szybko, to mi tutaj teraz mi trudno coś takiego znaleźć. Chociaż wiesz co, nie będzie ciężko. Okej, ja miałem tak z Klimaksem ostatnio, nie wiem czy widziałeś Gaspara Noé, nowy film Klimaks. To było właśnie takie kino, które gdzieś pokazało jakieś nowe pokłady reakcji na to, co się widzi na ekranie. Tak? Natomiast indywidualna sprawa, ja zawsze o to pytam swoich gości. Ale to jeszcze może będzie okazja przy jakiejś wersji reżyserskiej naszego spotkania w przyszłości do tego tematu wrócić. To podsumowując nasze, z mojego punktu widzenia, bardzo ciekawe spotkanie, chcę ci podziękować za to, że się spotkaliśmy i pogadaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że, i to nie będzie laurka teraz, co powiem, tylko absolutnie zasłużony komplement, jesteś i to, czym się zajmujesz, i twoja postawa, to jak o tym mówisz, dla mnie przykładem tego, że jest życie po życiu sportowca, piłkarza, i że
szukając tego, co uruchamia jakieś nasze pokłady wrażliwości, dając sobie czas na to, żeby z dystansem spojrzeć na to, co lubimy i cenimy, i angażując się w to, można wykreować siebie na nowo i można robić ciekawe rzeczy w życiu. I to tyle z mojej można, strony. Znaczy, to, tak. Jeszcze tylko jest też ważna rzecz, bo bardzo często to, o czym mówisz, to takie podążanie w jakichś nowych kierunkach, jakby jest zawsze presja ze strony otoczenia, żeby cię jednak utrzymywać W jakimś konformizmie, w takiej konwencji. W ścieżce, w takim drodze, która jest taka bezpieczna i znana, tak? Ja jestem zwolennikiem teorii, żeby jednak nie pozwolić się właśnie utrzymać takim, bo to jest, że to mimo wszystko, pomimo jakby dużego zagrożenia, że może coś tam się nie udać, to warto właśnie dotykać tych nowych rzeczy, warto dotykać tych rzeczy, które niekoniecznie muszą przydać jakiś wymierny efekt, ale to właśnie sama nauka, samo przeglądanie się, same zagłębianie się w te nowe rzeczy, no powoduje, że bardzo mocną, dobrą zmianę, moim zdaniem, w człowieku, w każdym człowieku. No to nie mogłem sobie życzyć lepszej puenty. Drodzy widzowie, moim i waszym gościem w projekcie Seans Psychologiczny był dzisiaj Tomek Łapiński, kiedyś piłkarz, a dzisiaj twórca, literat, fotograf, filmowiec, co pokazuje, że można. W związku z tym podążajcie za tymi ścieżkami i warto. Później przychodzą ciekawe z tego tytułu projekty. Dzięki wielkie za spotkanie, Tomek. Dziękuję. I powodzenia w nowych projektach. Nie dziękuję.